Hej, dzisiaj nieco więcej powiem o składni języka CSS, o selektorach, także zaczynamy od notatnika. Składnia, może podstawy CSS. Jest body, nagłówek. Również taki sam może być, jakiś akapit, cokolwiek, zamykamy dokument HTML i od razu znacznik style wykorzystamy. O, i tu będziemy pisali cały nasz CSS. Zapiszmy picie podstawy css.html kodowanie UTF. No i jest. No, wchodzimy, widzimy, wszystko jest, jedziemy dalej. Więc z czego składa się CSS? No, elementami są tak zwane reguły CSS-a. I reguła CSS-a wygląda w ten sposób, że wybieramy element, tak? Jak ten element wybieramy? No, korzystamy z tak zwanego selektora. Jednym z najprostszych selektorów, ich jest bardzo dużo, ale najprostszych jest selektor konkretnego elementu. To się tak nazywa selektor typu. Na przykład chcemy zaznaczyć element H1. No więc piszemy H1, otwieramy tak zwany blok i piszemy tutaj już tak zwaną deklarację, czyli lub wiele deklaracji, a deklaracja składa się z kilku elementów. Z właściwości, dwukropka i potem wartość koloru, na przykład red, czyli czerwony. Kończymy średnikiem, nie? I zobaczcie, ja to zapiszę, to otwieram. Jest selektor, tak? Więc przeglądarka szuka elementu H1. Znalazła. Także ten element będzie brany pod uwagę. Otwieramy nawias klamrowy, tu go zamykamy. I te nawiasy tworzą tak zwany blok deklaracji. Mamy jedną deklarację. Deklaracja jest zakończona średnikiem. No i deklarujemy po prostu jedną z wielu właściwości CSS-a. Tych właściwości jest bardzo dużo, kilkaset. No i każda właściwość ma swoją wartość. Również różne właściwości przyjmują różne wartości. To mogą być jakieś piksele, to mogą być obrazki, najróżniejsze rzeczy, teksty, ułamki. Różne są to cuda. Także, no i średnik kończy. Także możemy oczywiście zrobić więcej deklaracji. Dajemy spację, na przykład background color black. Oczywiście myślnik i też średnik na koniec. Mamy taki czarno-czerwony element. Oczywiście gdybyśmy tak pisali 100 tych deklaracji w jednej linii, no zabraknie nam miejsca, jest to mniej czytelne, musielibyśmy przesuwać sobie nasz ekran notatnika, więc wygodnie sobie robić każdą deklarację w osobnej linii. Nie ma to wpływu na wygląd. No i można dać taby albo na przykład spację, żeby sobie tak ładnie mieć, nie? Oczywiście edytory profesjonalne to same formatują, natomiast my korzystamy z najprostszego narzędzia w celu tłumaczenia. Zapisz, otwierz, prawda? Jest dokładnie to samo. O. No i to jest tak zwany element typu. Przepraszam, selektor typu, można też elementy mówić tak potocznie. I co jest fajne w tym, nie? Jak było wcześniej w podstawach, tak zwany styl, tu mogliśmy również pisać, tak? Pisać swoje reguły, może nie reguły, bo reguła to jest to całe, natomiast swoje deklaracje mogliśmy pisać, na przykład text decoration underline. Tak, i też to działa, nie?
Natomiast no, różnica jest taka, że jak korzystamy z znacznika styl, no to robimy styl dla innego elementu. A co jest fajne, jak korzystamy z selektora typu, możemy mieć wiele takich elementów. Wiele elementów H1, drugi nagłówek H1 i na przykład trzeci nagłówek. Trzeci. I popatrzcie, co się dzieje. Bum. Mamy trzy nagłówki, nie? Wszystkie mają czarne tło i czerwony kolor. Natomiast ten jeden nagłówek ma specyficzny tutaj styl tylko dla tego elementu. OK. No i to jest właśnie styl, znaczy selektor typu. Można dla dowolnego elementu takie coś zrobić, dowolnego widocznego, na przykład dla akapitu font size 200%, czyli dwa razy większy font size, jest dwa razy większy rozmiar czcionki niż na początku. No, w pikselach, dowolnie, nie? To są po prostu przykłady wartości, omówimy to szerzej kiedy indziej. No, mamy ten najprostszy rodzaj selektoru, natomiast chciałem też pokazać, jak wyrzucić taki styl, więc może stwórzmy sobie kolejny przykład, selektor tak zwany klasy. Wykorzystujemy do tego atrybut klas. I piszemy nazwę klasy, to wymyślamy nazwę klasy, najlepiej złożoną z liter, z myślników, z podkreśników. Mogą być liczby, na przykład nagłówek, klik, wpisujemy, aha, jeszcze jakiś tekst, nagłówek H2 z klasą, prawda, jest nagłówek H2 z klasą, ale nie mamy żadnych stylów dodanych, więc odnieśmy się do tego nagłówka jako selektora. Jest to tak zrobione za pomocą kropki, nagłówek. Ważne, żeby ta wartość po kropce odpowiadała klasie. I wtedy możemy pisać swoje wyrażenia tutaj. Dowolne, jakie chcemy, na przykład color green i background. Linear, gradient, white, yellow. O, jest. I w ten sposób nie korzystamy ze znaczniku styl. Mamy tutaj klasę. Tą klasę możemy, co fajnie, wykorzystać potem łatwo w JavaScriptie. Możemy w JavaScriptie ją szybko usuwać. I też nie operujemy bezpośrednio na stylach, nie? Na atrybucie styl. Jest to dużo fajniejsze w JavaScriptie właśnie. No i też taką klasę możemy wykorzystać dla wielu elementów. Na przykład skopiuję raz kolejny nagłówek z klasą. Oczywiście niczym to nam nie przeszkadza, żeby równocześnie korzystać z stylu dla wszystkich, na przykład font weight. Może, albo nie, font family, damy sans serif, czyli bez czcionka bez szeryfów. Widzicie, nie ma tych szeryfów, jest czcionka prostsza. Także wszystkie te regułki zachodzą, nie? OK, tu mamy selektor klasy. I kolejny z prostych selektorów to selektor ID. No, w zasadzie jest on bardzo podobny do klasy, więc zrobimy H3 klas równa się nagłówek kolejny, no na przykład nagłówek myślnik poziom trzeci. Nagłówek level
Zrobiłem jeden błąd, chciałem pokazać atrybut ID, nie klasy. No. I w zasadzie to niczym się nie różni poza tym class ID. Z punktu widzenia CSS-a po prostu musimy dać tutaj hasha dla ID. Oczywiście z punktu HTML-a jest różnica. Nasz ID, przepraszam, nagłówek, myśli poziom 3, tak, to się musi zgadzać. To się musi zgadzać tu. I niech ten nagłówek będzie miał na przykład kolor biały i tło czerwone. Boom. Jest. No, oczywiście możemy też to kopiować, natomiast jest to niesemantyczne, to będzie działać, nie? Podobnie jak tutaj. I z tym mogą być różne problemy. Generalnie ID jest po to, żeby korzystać z niego tylko raz dla danego typu elementu. Na przykład, żeby był tylko jeden H3 z takim ID-kiem. Nie? To chodzi o po prostu porządek pewien. Bardziej o semantykę. Jeżeli mamy wiele elementów no to podobnych, no to skorzystamy z klasy dla nich. Jeżeli jeden element, to ID. I w JavaScriptie też to ma znaczenie, jak najbardziej. W JavaScriptie, w HTML-u, w CSS nie aż tak bardzo, jak widać. Oczywiście są, czasem są sytuacje, na przykład jak label czy też input, gdzie tego ID-ka używamy. Można używać dla różnych elementów takiego samego, natomiast to innym razem. To będzie w temacie formularzy w HTML-u poruszone. Także to jest niepoprawne wykorzystanie semantycznie, chociaż działa. Ok, mamy ID-ki, mamy klasy, mamy selektor typu. No to teraz takie ciekawsze może selektory. Aha, jeszcze mam fajny pomysł. Może selektor atrybutu. Tak, no zaznaczamy po tym elemencie, po klasie, ale może jeszcze jakiś element ma fajny atrybut, na przykład tekst akapit pierwszy, akapit drugi i akapit trzeci. I no, tak, jest atrybut tytuł, nie? Powiedzmy, że pierwszy ma coś takiego jak na przykład ważny akapit, który coś wyświetla, a ten ma również ważny akapit. I a ten na przykład nie ma. No i chcemy zaznaczyć te dwa elementy, ale tego nie. No, normalnie byśmy wykorzystali właśnie P, tak? To P w zasadzie już działa, ustawia nam czcionkę na 200%, ale w tym przypadku, jeżeli chcemy skorzystać z tych dwóch, no to sprawdzamy, czy istnieje atrybut title. I do tego służy coś takiego jak title, nie? Wszystkie elementy, które mają tytuł, niezależnie czy to jest P, czy H1, czy H2, na przykład będą miały tekst decoration underline i jeszcze overline damy. No, proszę zobaczyć, akapit pierwszy. Nie? Ma takiego tooltipa, więc oznaczyłem go powiedzmy tymi dwoma liniami. Ten drugi nie ma tooltipa, a ten trzeci nie ma tooltipa. Ten tooltip wynika właśnie z tego title. Więc możemy dać użytkownikowi znać, że coś jest tutaj do ciekawszego, tak? A nie tylko sam akapit. Ok, to jest, myślę, że tych atrybutów tytułu jest bardzo dużo, ale nie chcę tutaj skupiać się na aż takich szczegółach. Generalnie jesteśmy to w stanie zrobić. Jesteśmy to też w stanie zrobić po konkretnej wartości. Tu wypisujemy równa się jakaś wartość. Natomiast
jest po prostu ich mnóstwo. Jeszcze chciałbym poruszyć, co jeszcze można z tymi atrybutami robić, bo to nie jest wszystko. W tej chwili bardziej operujemy bezpośrednio na tych elementach, natomiast można też, są też inne selektory, które pozwalają na zaznaczanie elementów, które są w relacji do innego elementu i są to tak zwane bodajże kombinacje. No, w każdym razie chodzi o dwa lub więcej elementów. I najprostszą kombinacją to jest zawieranie jakiegoś elementu. Więc jedziemy z kolejnymi przykładami. I teraz już będę korzystał z klas. Nie? Może jeszcze zrobimy jakiś akapit. Dowolny akapit. I na przykład tu będzie element span. Jakiś tekst. Span. I reszta tekstu, kropka. Tu będzie inny tekst, nie? I żeby zaznaczyć inny tekst, który się znajduje w znaczniku w takim oto miejscu, no to oczywiście wystarczyłoby zrobić coś takiego jak span, ale możemy po prostu chcieć jeszcze wyróżnić, że tylko takie spany, które znajdują się w P, tak, i wtedy selektor dotyczy tej relacji, tak? Tego akapitu ze spanem. Więc kolor na przykład blue. I wtedy tylko ten span jest ten. Jeżeli zrobimy inny span, nie? Element span bez P, to ta reguła nie zajdzie. Widać? Nie ma tego niebieskiego tekstu, ani też nie są dziedziczone kaskadowo style z P, nie? Bo te style tekstowe są jakby dziedziczone również z akapitu, więc mamy kolejny rodzaj kontroli. I oczywiście możemy to bardziej zagnieżać. Tu jest jeden poziom, ale nie ma problemu, żeby to skopiować i jeszcze wewnątrz takiego spana zrobić na przykład inny tekst i kolejny span wewnątrz. Span, nie spa. Klasa. Inniejszy. I jeszcze inniej. Może inniejszy. Tak, polska język, trudna język. Ok, w tej chwili jest jakby tak, to jest normalny span. Może dajmy A, żeby się nie... albo nie, nie, czemu nie, wszystko jedno. Mamy zagnieżdżony span. O, teraz powinno być lepiej to widać. Tak, ale chcemy teraz zrobić styl dla tego wewnętrznego spana, a nie dla tego. I możemy zrobić teraz styl dla spana, który się znajduje w spanie, który się znajduje w P. Nie, to jest tak zwany selektor dziedziczenia. Natomiast ten selektor tutaj blue jak najbardziej działa też dla innych spanów, które się będą znajdowały w zupełnie innym miejscu. Na przykład gdzieś tutaj będzie 3 głębokości diva. Div. I tu będzie sobie span. On też będzie na niebiesko. Ups, a, momencik. Span. Jestem głębokim spanem. Okej. Span. Kolor niebieski. O, coś tu nie działa. Jeszcze momencik.
3. Tak, div nie powinien być w spanie. O, zróbmy. Div nie powinien być w P, przepraszam. Div span. I głęboki. Na przykład kolor. Green. Nie, teraz jest. Div jest akapitem, więc raczej nie powinien być używany. Przepraszam, div jest z takim elementem blokowym, który nie powinien być po prostu używany w akapicie. Także zły przykład dobrałem, ale to nic. No. Natomiast, jeżeli oczywiście chcemy styl tylko dla bezpośrednich elementów, bezpośrednio, które znajdują się wewnątrz, tak, czyli tak zwany selektor dzieci, to wtedy możemy na przykład div łamany przez span. I to jest tak zwany selektor rodzica, czy też dziecka, bo o tą relację chodzi, tak, że span jest dzieckiem div, a nie tylko jakimś tam wnukiem, czy po prostu potomkiem. No i ten konkretny span na przykład będzie kolor różowy. I zróbmy sobie go tutaj na tym pierwszym poziomie diva. Span. I wtedy wiemy, że on jest dzieckiem. Różowy span. No i jest. Aha, ten głęboki jeszcze działa. A, on działa dlatego, że tu jest po prostu po kolejnym divie, także zmieńmy ten div na P. I już, żeby jego rodzic nie był divem. No i on teraz jest głębokim spanem. Natomiast oczywiście teraz na niego zachodzi z powrotem P span kolor blue. Natomiast ważniejszy jest dla niego div span, bo jest później. Ale możemy też skorzystać z tego i kolor dać na brown. Wtedy ten brązowy jest ważniejszy, bo ta regułka jest dłuższa, wynika to ze specyficzności. W tym przypadku specyficzność wynosi 3, a w tym 2, więc niezależnie od kolejności będzie to brązowy. No, ale to są takie już niuanse. Już tutaj się robi skomplikowanie, więc no jeszcze jakie mamy inne selektory? Oczywiście możemy wiele selektorów robić. Na przykład, że chcemy mieć wszystkie H1, H2 oraz H3. Tak? I takie selektory oznaczamy przecinkami. Możemy po prostu też dodać klasę, cokolwiek. ABC, hash, ziom. Jakiś bardziej skomplikowany selektor tu wsadzić H1, w którym jest element A, w którym jest element jeszcze span. I po prostu takie same selektory możemy dodać, oddzielić przecinkami i dla nich zrobić ten sam styl, żeby nie kopiować. Więc dla czegoś takiego zróbmy dla wszystkich nagłówków, na co możemy wspólnego jeszcze dać. Na przykład przekreślenie. No to może, żeby nie mieszać, niech to będzie tylko dla... Dobra, nieważne. Tekst. Decoration, przekreślenie, czyli line through, linia przez. O. Jest. Tutaj nie widać na H1, bo to już jest. Podstawy CSS. To jest ten tekst decoration odpisany przez underline, więc będzie ten underline jest najważniejszy. Jakbyśmy to skasowali, to będzie przekreślenie wtedy. No, to są takie niuanse, które już pokazuję, ale wszystkie teksty są generalnie przed
przez to można przekreślić, czy cokolwiek tutaj zrobić. Jeszcze na przykład background pink. I mamy różowy tło wszędzie. No tutaj akurat mamy bardziej specyficzne reguły, więc one zostawiają ten gradient. Gradient jakby przykrywa kolor. Natomiast jeżeli nie używamy gradientu, to jak najbardziej możemy ten różowy tutaj dać. Więc ja to usunę, ale no, po prostu sobie sami to potestujcie. Co jeszcze? No, wiele selektorów pokazałem. Ja myślę, że to na tyle. No, jest to podstawowa składnia CSS-a. Jeszcze powiem nieco więcej kiedyś o właśnie specyficzności, której wspomniałem, o kaskadzie. No, ona, ta kaskada, specyficzność czy też dziedziczenie, te elementy pozwalają na jeszcze lepsze zarządzanie albo gorsze. Natomiast tworzą pewne zamieszanie oczywiście, ale generalnie no, trzeba je znać, żeby lepiej jeszcze zarządzać naszymi regułkami CSS. No. Także mam nadzieję, że po tym, jak bardzo dużo pokazywałem znacznik, atrybut style, mam nadzieję, że teraz te selektory dużo Wam bardziej przyspieszą pisanie kodu CSS. No i to tyle. Myślę, że jeszcze wrzućmy na GitHuba. Ja tu stworzę nowe repozytorium. Nowe repozytorium. Nazwijmy to zrozumieć CSS. Utwórzmy. Tak jest i wgrywamy. Ja jeszcze to podstawy CSS zmienię na selektory. Będzie logiczniejsze, o co w tym chodzi. Zmienię tylko nazwę. I teraz tutaj wybieram ten plik. Mogę też zrobić drag and drop i przeciągnąć. No. Selektory i składnia podstawowa CSS. Komituję zmiany. Tak jest, zmiany zatwierdzone. No i widać, nie? Nasz HTML. Można włączyć GitHub Pages. Pages. Tak. To nam daje taki link. O, i po pewnym czasie będzie można zobaczyć tutaj selektory.html i udostępnić komuś. O, już działa, jak widać. No to jest oryginalny rozmiar. Ja prezentuję czasem na powiększony sposób. Ctrl plus, Ctrl minus można powiększać. Ctrl 0 wraca się do normalnego rozmiaru. Także to tyle na dzisiaj. Dzięki i zapraszam do kolejnych odcinków na temat CSS-a.